się Daniel Somber. Na deskorolce jeżdżę od 7 lat. Zdjęcia zacząłem robić dzięki deskorolce, ponieważ złamałem nogę. To był piszczel i strzałka, czyli dosyć poważna kontuzja. Lekarz mówił mi, że już nigdy nie będę mógł jeździć na deskorolce. Ale nadal wychodziłem z chłopakami na deskę, tylko że zacząłem robić zdjęcia. Z czasem zaczęło mi się to podobać. Robię nie tylko zdjęcia deskorolkowe. Głównie inspiruje mnie ulica. Zdjęcia uliczne, stara fotografia. Stąd też możecie odnaleźć zamiłowanie jednak do zdjęć czarno-białych, ponieważ czarno-biała klisza i procesy analogowe są najbliżej memu sercu. Tytuł wystawy, czyli 30 cm ponad chodnikami, wziął się po prostu z albumu Fisza, który zawsze gdzieś mi towarzyszył w życiu, gdy zaczynałem jeździć na deskorolce. I kiedy wychodziłem na deskę, to po prostu czułem się, jakbym był 30 cm ponad chodnikami. Teraz interpretuję to nieco inaczej, po prostu lekkie odrealnienie. Mimo że to są obrazy, które widzę na co dzień, to pomyślałem, że wiele ludzi nie widzi tej rzeczywistości. A ja chciałem to po prostu pokazać tak, jak to widzę. Jak wygląda środowisko deskorolkowe. Na zdjęciach jest widoczna walka, poświęcenie, pasja. I mimo wszystko ci ludzie są zadowoleni z życia. Cieszą się z tego, co robią. Uwielbiają jeździć na deskorolce, to jest ich życiem. Także po prostu chciałem przekazać to w tej formie, którą prezentuję.